Myślę, że dosyć znany fragment Ewangelii. Fragment, gdy Jezus mówi o sobie, że jest chlebem życia i każdy, kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Może dzisiaj pora mniej na komentarz czy jakąś zachętę, co raczej na świadectwo. Po prostu tego, że mogę chyba stanąć przed kamerą i powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to prawda. Że faktycznie Jezus jest chlebem życia. Też w odniesieniu do Eucharystii mogę powiedzieć te słowa, że gdy żyje się Eucharystią, to życie ma sens. Kiedyś pamiętam, że przeczytałem taki bardzo dobry komentarz do liturgii w ogóle jako takiej Kościoła. W tym komentarzu było napisane, że człowiek wierzący składa hołd Bogu na dwa sposoby. Po pierwsze, na Eucharystii, w liturgii Kościoła, a po drugie, w swoim życiu. Obie czynności są ze sobą połączone, oba kulty są ze sobą połączone. Jeśli dobrze żyję, jeśli czynię dobro, to mam z czym stanąć przed ołtarzem. Mam co przynieść na ołtarz w czasie Eucharystii. Mam motywację, żeby moje życie było lepsze. Wszystkim, co robię, mogę się przygotowywać do Eucharystii. A przyjmując Chrystusa na ołtarzu, mogę w każdą rzeczywistość, którą przeżywam, wchodzić z tym Chrystusem, którego przyjmuję. Wprowadzać Go w moje życie. Wszystko mogę czynić, sprowadzając do liturgii, a po liturgii wyprowadzać w życie. Tak, to sprawia, że życie ma sens, że jest radośniejsze, pełniejsze motywacji. Jezus jest chlebem życia, mojego na pewno.